Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zagrałem w szachy z mistrzem świata Władimirem Kramnikiem. 14. mistrz świata, który pokonał Garego Kasparowa w 2000 roku w meczu o ten tytuł. Dla mnie jest to wielka radość, wielka satysfakcja spotkać się z takim gościem. Grałem z nim w turnieju Titled Tuesday, tempem 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Była to runda numer 1 i wielkie tutaj moje szczęście, radość z uwagi na to spotkanie. Przyznam się, że ręka mi się trzęsła bardzo. I miałem ogromny stres podczas rozgrywania tej partii. Kramnik, moi drodzy, gra w szachy bardzo pozycyjnie, bardzo fajnie, bardzo mocno przede wszystkim. To trzeba zaakcentować. Ja na jego partiach też się wychowywałem, między innymi. No i podziwiam gościa. No, miał przede wszystkim niezwykły zmysł do szachów. Niesamowicie grał w szachy. Teraz gra równie silnie, oczywiście, ale jak wiemy, wycofał się już z zawodowego grania. Kramnik rozpoczął ruchem C4. Standardowo. On partię angielską katował, gambit hetmański, bardzo takie pozycyjne, spokojne debiuty, powiedzmy. I ja zagrałem E5, Kramnik odpowiedział D3, skoczek F6, skoczek F3, skoczek C6 z obroną pionka, posunięcie A3. No i już tutaj widać, że Kramnik próbuje zagrać posunięcie B4. Nie pozwala mi tutaj rozwinąć skrzydeł, ale postanowiłem zagrać A5, żeby przeciwdziałać temu posunięciu. Ze strony białych nastąpiło skoczek na C3, goniec na C5. No i mówię sobie tak, jest świetnie. Mam trzy wyprowadzone lekkie figury, a Kramnik dwie. Ha, ha, ha. Oczywiście żarcik, to nie ma większego znaczenia, jest to debiut, wszystko się zgadza. Tutaj ze strony białych posunięcie E3 i też jest plan, żeby zagrać D4. Ale mówię, no jak temu zapobiec? Nie da rady, więc gram po prostu D6, tak żeby goniec miał ucieczkę. No i przykładowo jakby białe zagrały sobie D4, co jest tak naprawdę ruchem normalnym, ale niegroźnym dla czarnych wbrew pozorom, odszedłbym na B6 i następnie zrobił roszadę, wyprowadził gońca na F5 lub na G4. I cisnął pionka D4. Może bym przywalił w pewnym momencie D5. Nie wiem, jakby się to potoczyło, aczkolwiek myślę, że tak czy siak tutaj Kramnik stałby no, cały czas ciutkę lepiej. Posunięcie D6, ze strony Kramnika goniec E2. Zobaczcie, spokojnie, ten zawodnik nie robi jakichś nadzwyczajnych ruchów, ale sama świadomość gry z nim jest no, ekscytująca, przynajmniej dla mnie była. Roszada ze strony tutaj mojej i posunięcie B3. Trochę się zdziwiłem tymi posunięciami, tak jakby to trochę było lekceważące, ale może się mylę. I zagrałem posunięcie goniec na F5. Tu oczywiście można było też zagrać inaczej, na przykład przywalić w centrum pionka. No i to byłoby całkiem zasadne. Miałbym po prostu swobodniejszą grę, ale to pewnie Kramnik tylko na to liczył. Znaczy był przygotowany, może inaczej. Goniec F5 nastąpiło, goniec B2. No i sobie myślę tak. Mam wszystkie figury w grze. Trzeba zacząć działać. I zagrałem E4. Jest to bardzo możliwe, że posunięcie niezbyt dokładne, z uwagi na to, że tutaj skoczek mógłby zagrać na H4. Ja ten ruch widziałem, ale myślę sobie, że zbiłbym tutaj po prostu na D3. Jednak po biciu takim i biciu takim, hetman mógłby zbić na E2 i tak naprawdę pozycja białych mogłaby być przyjemniejsza. Skoczek na F5 robi dobrą karierę w połączeniu z gońcem. Tutaj mogłyby być niezłe kłopoty, ale tak nie było. To taka mała uwaga, żeby może za szybko też nie atakować, ale z drugiej strony mówię, jak mam roszadę, to atakuję w centrum. Kramnik po prostu to zbił. Ja odbiłem skoczkiem i ze strony białych nastąpił ruch skoczek D5. Ruch jak ruch. Nie jest to jakieś wybitne, normalne, ale podczas gry czułem moc tych posunięć. Ja wiem, że może ciężko niektórym sobie wyobrazić te emocje, ale wierzcie mi, że szachy dają czasami taką niesamowitą radość i satysfakcję. Czasem czeka się całe życie, żeby z kimś zagrać i czuć te emocje. Goniec zagrał na G6, tak sobie postanowiłem. I w tej sytuacji Kramnik zrobił krótką roszadę. Wieża E8 z mojej strony. Myślę sobie, spokojnie gramy. Przepraszam najmocniej, nie wieża E8, to było później. Zagrałem teraz skoczkiem na E7, chcąc właśnie wyrzucić tego skoczka z centrum, ale skoczek zagrał na F4, słusznie zresztą, atakując mi gońca. Pozycja białych jest ciutkę przyjemniejsza i dobrze oceniana na pewno przez mistrza świata. Wieża E8 właśnie teraz i goniec na D3 z opcją bicia tutaj i próbą zdjęcia skoczka.
Więc postanowiłem skoczkiem wrócić. No tutaj też można byłoby się zastanowić, ja w ogóle widziałem w głowie coś takiego, ale nie wiedziałem, jak dalej sobie reagować. Widziałem coś takiego, że bicie na F2 jest możliwe. I tutaj jakby wieża zbiła, no to biję gońcem i jedyne, co mnie dobrego czeka, to wymiana tutaj i tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest dobre. Z drugiej jednak strony, jakby zbił król na F2, to też nie wiedziałem, jak reagować. Generalnie bicie na D5, przepraszam, na E3 byłoby ciekawe po wybiciu skoczek D5 z podwójnym szachem, ale król ucieka i skoczek F4 i dalej latam bez figury i nie wiadomo, czy to jest dobre czarnymi. No raczej nie, dwa pionki więcej, ale figura mniej, więc no coś takiego mi świtało w głowie, jednak na to nie poszedłem. Po gońcu D3, skoczek na C6, wieża E1 i skoczek zagrał z powrotem na F6. I co ciekawe, jest to ruch bardzo dobry według silnika. Tutaj goniec zbił na G6. Kramnik postanowił wymienić gońca za gońca i hetman zagrał na C2. No i tak naprawdę ta pozycja jest przyjemniejsza białymi, aczkolwiek czarne też nie mają jakiejś wielkiej krzywdy, moi drodzy. Skoczek zagrał na E5. Nastąpiło bicie i tutaj skoczek D3. Wiecie co? I w tym momencie się załamałem. Załamałem się, dlatego że jest atak na gońca i na pionka. I mówię, kurczę, szkoda. No i faktycznie szkoda. Szkoda, że też nie dostrzegłem jednej możliwości, bo zagrałem goniec D6 z obroną, ale to jest tylko chwilowe. Wiedziałem, że będzie C5, tak też poszło. I po goniec F8 gość mi po prostu zbił na E5, zbijając pionka. Ale tutaj po goniec D6, przepraszam, w tej sytuacji po goniec D6 i po C5 mogłem zagrać E4, moi drodzy. No i ten ruch mnie ratował po prostu. Jak odejdzie gdziekolwiek skoczek, no to też nie tracę pionka. A po biciu tutaj zbijam tu. No i po biciu tutaj zbijam tu. I na przykład po wymianie hetmanów, co jest bardzo prawdopodobne, bo kramnik lubi grać końcówki i potrafi je grać dobrze, powie, że na przykład na A na C1, dajmy na to, no jestem w stanie grać tę pozycję jeszcze, żeby ją utrzymać. Białe na pewno są lepsze, bo mają mniej wysp pionowych, czarne mają 3 wyspy pionowe, to jest jedna, to jest druga i to jest trzecia wyspa pionowa. Im więcej wysp pionowych, tym gorzej, aczkolwiek nie ma straty piona, no skoczek trochę gorszy od gońca na pewno, aczkolwiek można grać tę pozycję. Ja po prostu przeoczyłem taktyczną możliwość i niestety zagrałem go nieco w 8. Przyznaję się do błędu, niestety źle. Kramnik tutaj wybił na E5, zagrałem C6, no porobiły się dziury straszne, tutaj na spokojnie też zaczyna grać mistrz świata, wprowadzając wszystkie figury, hetman C8, goniec zagrał na D6, co mnie trochę zdziwiło, aczkolwiek jest to dobre posunięcie, bo ten pionek tutaj świetnie się trzyma, wieża będzie to wspomagać, wchodzi skoczek, hetman, przypomniało mi się właśnie, jak Kramnik za dobrych swoich lat grał w szachy bardzo, bardzo mocno. Po hetman F5 nastąpiło F3, bo E4, dlaczego by nie? Zobaczcie, taką zapobiegawczość Kramnika, ale to w pozytywnym słowa tego znaczeniu. To jest wielka siła, żeby grać tak właśnie, może zapobiegawcze to złe słowo, takie asekuracyjne, mocne ruchy, które dają możliwości w późniejszych posunięciach. To jest wielką siłą. Zagrałem G5 ze strony, ze strony mojej. Zagrałem G5, poszło E4, hetman G6, koń na E5 i hetman H5. No tutaj się plączę. Nie da się ukryć. Skoczek zagrał na C4. Zobaczcie, skoczek znajduje świetnie. Świetne pole, stara szkoła Kramnika jednak działa. G4 i ze strony Kramnika nastąpił tutaj pionek na E5, skoczek D5 i wydawało mi się, że no powiedzmy jeszcze jako tako żyje, ale zaczął mnie szybko wyjaśniać. Po prostu zbił na G4, odbiłem i hetman F2, nic prostszego, jest atak na pionka F7. I dobrze sobie tutaj białe radzą. Hetmanem zagrałem, żeby bronić. Wieża D4. Wieża szuka fajnej opcji i tutaj po wieża E6 mówię sobie w tym momencie, no tak, pewnie zagra H3 i będzie chciał wstawić wieżę na G4. Co zagrywa Kramnik? A Kramnik zagrywa H3. Byłem tego świadomy, przewidziałem ruch, tylko że nie mogłem temu przeciwdziałać. No to jest najgorsze. I to jest właśnie taki największy ból grania z takimi zawodnikami, którzy cię ustawiają. Wiesz, że tam zagrają figurami i nie możesz temu przeszkodzić. To jest takie, no niefajne, tak bym to delikatnie ujął. Zagrałem wieżą, wieża F1, jeszcze wzmocnił tutaj figury. Zobaczcie, to jest wszystko wzmacnianie, nie ma jakichś konkretów. Oczywiście wzięcie pionka mogłoby nastąpić, Kramnik sobie dał spokój. Zagrałem tak, to już tutaj białe olały i zagrały wieżą na G4, hetman H5. Pionek teraz zbił na A4, wyczekująco. Zobaczcie, że on sobie ustawił to wszystko w sposób piękny.
Ja nie mam żadnej kontry, jestem po prostu tutaj jak dziecko we mgle i nie wiadomo co grać, a on sobie po prostu trzaska piona i czeka na moją reakcję. No cóż, zagrałem f6, ale jest to ruch totalnie błędny, nie dający nic w tej pozycji. Hetman g3, okazuje się, że tu są piekielne bicie na g7, już chciałem bić i mówię, będzie fajnie, ale przecież jest bicie na f8 i potem na g7 jest wtrącenie, więc zagrałem hetman h6, wieża, hetman, pionek zbił, skoczek, co nie ma już znaczenia, wieża odbiła tutaj, odbiłem, wieża zbiła, goniec d6, skoczek d6, no i poddałem partię, nie było sensu przedłużać tutaj agonii, no i cóż, ale mimo wszystko, widzicie, i to jest to, że ja z takich porażek jestem zadowolony, można sobie jakieś tutaj na pewno wnioski wyciągnąć z tej partii, sam fakt zagrania z mistrzem świata był czymś dla mnie fantastycznym, no i cóż, moi drodzy, a Stated Tuesday będzie odcinek, już zapowiadam, że był, no nieskromnie powiem, był rewelacyjny. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.